Was bardzo serdecznie. Na dzisiaj przygotowałam dla Was kolejny ażurowy wzór. Wzór, który jest naprawdę bardzo łatwy, zaraz zobaczycie, który możecie znowu wykorzystać na wszystkie Wasze wiosenne, letnie projekty, ale również możecie go wykorzystać jako początek Waszego projektu, to znaczy jeżeli robicie jakąś bluzeczkę, sweterek, gdzie jest ściągacz, to możecie zamiast ściągacza wykorzystać ten wzór, bo widzicie, że on wygląda jak ściągacz. To jest prawa strona tego wzoru. Tak wygląda lewa strona. Oczywiście mam szkic dla Was i w trakcie robótki zobaczycie, że ten wzór jest naprawdę bardzo, bardzo łatwy. Mamy liczbę oczek podzielną przez 7. Plus 2 oczka brzegowe, które nie są tutaj zaznaczone. I na wysokość mamy 4 rzędy lub 4 okrążenia. Te oczka brzegowe, które robicie w rzędach, nie robicie, nie liczycie ich w okrążeniach. Macie tylko tą liczbę oczek podzieloną przez 7, tylko to, co jest w kwadraciku. Rzędy parzyste przerabiamy wszystkie na lewo, robiąc w okrążeniach wszystkie na prawo. Mamy tutaj oczko prawe zaznaczone na niebiesko znowu. Na zielono mamy narzuty. Tu mamy 2 oczka razem ze skłonem w lewą stronę i 2 oczka razem ze skłonem w prawą stronę. Te 3 oczka zaraz w trakcie robótki Wam pokażę, jak je przeciągnąć. Ja z Wami dzisiaj będę robiła 2 raporty na szerokość i 1 raport na wysokość. Zrobiłam sobie tu podstawowy początek, to znaczy zrobiłam 2 rzędy samymi gładkim ściegiem, to znaczy pierwszy prawymi, drugi lewymi. Później zaczęłam już robić 1 raport na wysokość wzorem i teraz drugi raport na wysokość będę z Wami robiła i na szerokość 2 raporty. Na drucie mam 14 oczek na 2 raporty plus 2 oczka brzegowe. Rozpoczynamy pierwszy rząd. Oczko brzegowe pierwsze zdejmuję, nie przerabiam. Ostatnie oczko brzegowe przerabiam na lewo. Po oczku brzegowym mamy pierwsze oczko, jest prawe. Następnie mamy narzut. Kolejne 2 oczka, które są na lewym drucie, przerabiamy razem na prawo, żeby miały skłon w prawą stronę, a więc bierzemy prawy drut, wsuwamy pod te 2 oczka, przeciągamy włóczkę i to oczko, które tu powstało, ma skłon w prawą stronę. Następnie mamy jedno oczko prawe i kolejne 2 oczka z lewego drutu przerabiamy razem ze skłonem w lewą stronę. Wsuwamy prawy drut pod tylnie ścianki tych 2 oczek, przeciągamy włóczkę i to oczko, które tu powstało, ma skłon w lewą stronę. Robimy jeden narzut i jedno oczko prawe. Raport zakończony. Powtarzamy jedno oczko prawe, narzut, oczywiście nie zapominamy tych narzutów, 2 oczka razem ze skłonem w prawą stronę, jedno prawe, 2 razem ze skłonem w lewą stronę, narzut, jedno oczko prawe. Po ostatnim Waszym raporcie robicie tylko jedno oczko brzegowe na lewo. Odwracamy naszą robótkę. I jesteśmy w drugim rzędzie i tu przerabiamy wszystkie oczka na lewo. Również narzuty przerabiamy na lewo.
Zobaczcie, tutaj miałam narzut z pierwszego rzędu, a więc przerabiam go również na lewo. Jeżeli robicie w okrążeniach, przerabiacie wszystkie oczka na prawo, również wasze narzuty przerabiacie na prawo, to znaczy wsuwając prawy drut pod przednią ściankę i przeciągnąć włóczkę. I ostatnie oczko brzegowe przerabiam również na lewo. Odwracacie waszą robótkę, jesteśmy w trzecim rzędzie i rozpoczynamy oczkiem brzegowym. Zdejmujemy to oczko, nie przerabiamy. Następnie mamy dwa oczka razem ze skłonem w lewą stronę, a więc znowu pod tylnymi ściankami prawy drut przeciągamy włóczkę. Robimy jeden narzut. I teraz popatrzcie, trzy kolejne oczka, które są na lewym drucie. Te trzy kolejne oczka podbieramy prawym drutem to trzecie oczko i przeciągamy to trzecie oczko przez te dwa oczka pierwsze. Powolutku wam to chcę pokazać. I wysuwacie prawy drut. Widzicie, one są przeciągnięte. To trzecie oczko jest przeciągnięte przez te dwa. Następnie pierwsze z tych dwóch przerabiacie na prawo. Robicie jeden narzut i drugie też przerabiacie na prawo. Gotowe. Narzut i kolejne dwa oczka z lewego drutu przerabiacie razem ze skłonem w prawą stronę. A więc znowu pod przednimi ściankami prawy drut przeciągamy włóczkę. Gotowe. To był pierwszy nasz raport. Robimy drugi raport. Dwa oczka razem ze skłonem w lewą stronę narzut. Trzy kolejne oczka, trzecie przeciągamy przez te dwa pierwsze. Następnie pierwsze z tych oczek przerabiamy na prawo. Robimy jeden narzut i drugie również przerabiamy na prawo. Narzut, kolejne dwa oczka z lewego drutu przerabiamy razem ze skłonem w prawą stronę, a więc znowu pod przednimi ściankami wyciągamy włóczkę. Powtarzacie wasze raporty. Po ostatnim raporcie macie już tylko oczko brzegowe. Ja przerabiam to oczko brzegowe na lewo. I teraz ostatni rząd, czwarty. Znowu przerabiamy wszystkie oczka na lewo. Pamiętajcie o tym, że narzuty również przerabiamy tutaj na lewo. To wszystko, moi drodzy, na dzisiaj. Ja mam nadzieję, że znowu spodobał wam się ten wzór, że wykorzystacie go na swoje wiosenno-letnie projekty. Będę się bardzo cieszyła, jeżeli znowu odwiedzicie mój kanał. Jeżeli wam się spodobało, postawcie lajka. Życzę wam miłego dnia. Zostańcie zdrowi. Do usłyszenia. Cześć.